Witam serdecznie, Artur z tej strony i zapraszam do kolejnego odcinku Enter the Gungeon. Dzisiaj zagramy zgodnie z kolejnością łowczynią. No, dużych sukcesów ostatnio nie odnosimy, ale też nie jest jakoś tragicznie, także jest spoko. W sumie jest pip, ale stabilnie. Gdzie pip, to pewne przekleństwo, które najpewniej znacie, ale nie będę go używał w trakcie nagrania. No to jest PG friendly, family friendly. YouTube, kanał. Może coś od was chcę właśnie odblokować, bo tak was ignoruję. Membrana jest spoko. Weźmy membranę. I to by było na tyle w takim wypadku. No, idziemy do lochu. Także cóż, jak mija wam dzień? Dzień, mam nadzieję, że dobrze. A takie randomalne pytanie, co nie wolno mi z widzami rozmawiać? No, chyba wolno. Jeśli tak, zanim zobaczycie to nagranie, to z mojej perspektywy czasu pewnie miną ze 2 tygodnie, ale nie szkodzi. I tak chcę wiedzieć. Nawet nie będę pamiętał, że to pytanie aktualnie zadałem. Najpewniej. A nic, w każdym razie, jeśli chodzi o grę, no cóż. A jakie cele mamy, to chyba dobrze wiecie. Już odcinków dosyć sporo było. Opa! Gdzie ty jesteś? Tu ty jesteś i nie macie już. Okej. Chciałem się przerzucić z kuszy na pistolet, żeby nie marnować bełtów, ale potem zobaczyłem, że walczymy z niebieskimi strzelbiakami i stwierdziłem, że wcale tego nie zamierzam robić. Dobra. O nie. Okej. Okej. Będzie mi brakowało ostrej papryczki. To na pewno. Okej. Całkiem dukatów dostaliśmy za te piętro. Pokój. Piętro jeszcze nie skończyliśmy. Okej. Gdzie są moje pieniądze? Dobra. Tego było sporo. Gdzie jest beczka z wodą? Nie ma w tym pokoju beczki, czy ją rozwalili? Pewnie ją rozwalili. Tutaj jest jakiś ołtarzyk, to się do niego wybierzemy. Man. Kupię klucz i do ciebie wrócę. YV to jest najlepszy ołtarz, jaki może być. No i oczywiście oddam mu wszystkie swoje pieniądze, jakie będę miał, jak tylko kupię klucz. Ewentualnie więcej kluczy, jeśli sklepikarz posiada więcej. Okej. Serduszko nigdy nie powiem nie, zawsze się może przydać, chociaż mam nadzieję, że się nie przyda, że się wreszcie nauczymy, jak nie obrywać na pierwszej komorze. Plaster miod? Okej. Weźmiemy klucz. I kupmy pierwszego pop-popa za 10 dukatów. Czy uzbieramy więcej? Pewnie nie. Wolałbym, żebyś ty YV się pojawiał troszkę później, to ja bym ci mógł dać więcej swojej kasy. Co ty na taki układ? Na przykład na drugim albo trzecim piętrze. To by było o wiele lepszy układ i dla mnie i dla ciebie. Miałem ci mógł oddać więcej dukatów, a ty byś był bogatszy dzięki temu. Znaczy tak, masz wszystkie pieniądze tego świata, bo jesteś YV, ale... Man. Dobra. Gdzie mamy? Coś jeszcze? Jakim cudem ty mi uciekłeś? What? Skąd ty się tam wziąłeś, dude? Niebieska skrzyneczka, okej. I łatwo dopasowane naboje, okej. Czyli strzelamy i się przy turlaniu się jeden nabój nam wskakuje do magazynka.
To nie jest może jakoś zachwycające, ale nie jest też tragiczne. Chciałbym jeszcze dostać przynajmniej 12 dukatów. Powinno moje marzenie się spełnić. Okej. Już nawet 3 dostałem od tego nieszczęśnika. I jeden od ciebie, subcio. Dajcie mi wszystkie dukaty, jakie macie, bo potrzebuję więcej pop-popu w swoim życiu. Pop-pop. Ewentualnie brrp. Jak to jest? Brrp to jest, jak mu 4 razy zapłacimy. Okej. Mag 10, okej. I nie stać mnie na razie, żeby dać YV to, czego chcę, ale to jest kwestia czasu, albowiem od bossa jestem prawie że pewien, że dostaniemy co najmniej 5 dukatów. To jest wszystko? Yeah! Okej. Okej, i mamy bojowe bliźniaki. Dobra. A! Za blisko! Za blisko! Tut. Op. Okej, okej. Nie! Fuh. To był za późny refleks, ale nie oberwałem, całe szczęście i tak. Ale powinienem o wiele wcześniej tego ślepaka użyć. Oh. Nie! Nie! God damn it! Dobra, przerzucę się na kuszę teraz. Kiedy mam jednego tylko przeciwnika. Jakby te bełty trafiły. O oh man, nie lubię tego. Unikł. O, to jest fajny item. Wypchana gwiazdka. No i dostaliśmy tylko 3 dukaty. Dzięki, gra. Shit, man. Ja mam full HP, nie wiem co tu robię. Mogę iść do sekretnego poziomu, ale nie chcę. Chcę, żeby ten run gdzieś zaszedł, mimo fatalnego startu. W sensie, no nie taki fatalny, no ale... Bądźmy ze sobą szczerzy. Jak nie dostaję mistrzostwa za pierwsze piętro, to jest źle, co najmniej. Ale nie jest tragicznie. O, dud. Chciałem być dobry, a wyszło jak zwykle. Hej, przynajmniej dostałem swój pancerz z powrotem. A pies jak na razie niezbyt jest zapracowany. Och. Widziałem tylko jeden nabój, nie wiem czemu. Najgorsze jest to, że jak na razie nie mam żadnej specjalnej broni przeciwko bossom. Das ist not good. Nicht gut at all. O, i to był piękny pokaz pop-popów. Chciałbym ich więcej mieć w swoim życiu, ale niestety nie byłem na tyle bogaty, żeby zaspokoić króla boga pop-popów. Okej. Nie panikujemy jeszcze, to dopiero początek meczu. Rano. Jak to pasyw, to w sumie chcę to otworzyć. Jak głupio by to nie brzmiało, ja nie chcę po prostu broni z brązowych skrzynek, ale pasywy? Why not, man? Dobra, ciebie mamy z głowy i ciebie mamy też z głowy, super. Że jeszcze, o, snajperzy. On nie zdążył nawet strzelić, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ktoś jeszcze, ty jeszcze, o. A! Please.
litości miejcie. Troszkę. Dobra. Mieliście, dziękuję. Bardzo miłe z waszej strony. Teraz tylko trochę więcej popów by się przydało. Ej, amunicja. Kuszy oczywiście. I co? Do sklepu zmierzamy. Do sklepu zmierzamy, a w sklepie kupimy coś fajnego i ładnego. Na przykład pękruszczek byłby bardzo super. A że mamy klucze, myślę, kupimy pękruszczek. Zawsze to jest broń na bossy, a potem na czyszczenie pokojów. No jeżeli tego i tego nam brakuje, znaczy kusza nie jest zła, ale kusza w sumie na drugim piętrze już kończy się jej użyteczność. Yo, yo! What the heck? Ten gość jest niemożliwy do trafienia. I mean, okej. Okay. Wolałbym mieć lepszą broń, ale na pewno są też gorsze bronie w tej grze. Nie! God damn it! Wyrwałem od dosłownie najprostszego ataku w całej tej grze. Mogłem jeszcze spację użyć, mogłem ślepaka użyć, ale nie, ale nie. Ale nie. To był taki łatwy flawless. No, przynajmniej dostaliśmy OP broń na pocieszenie. Rozbijacz, nabój czy broń? Ja go nie mieliśmy nawet jeszcze. Strzela jajkami pełnymi nabojów. Uderzenie uwalnia rój świeżo wyklutych nabojów szukających pierwszego posiłku. Ale jednak mieliśmy, pamiętam jak to czytałem. Mój błąd, mój błąd. El. Mam 4 klucze. Co prawda jeszcze nie otworzyłem żadnej skrzynki tutaj, ale mam 4 klucze. Jestem obfity w klucze. Szkoda tylko, że nie mam żadnych hapek. Chciałbym być też obfity w hapeki. Fakt, to było bardzo łatwe do osiągnięcia. Dud, musisz stać nieruchomo, żebym cię trafił. A dziwo, mam full HP-ki. O nie, już wiem czemu miałem full HP-ki, bo jeszcze nie widziałem ani jednej ołowianej dziewicy. No to co, szukamy drugiej skrzyneczki i zależnie co będzie w tej skrzyneczce, to tą brązową albo otworzymy, albo nie. Opa. A, jestem lepszym snajperem od ciebie. A, no nie. Dobra, przynajmniej to... O, dude. Zrobimy tak. I tak. Haha, jestem taki szybki. Nie jesteś mimiką, ale za to otrzymaliśmy pierścień skrzyniowego wampiryzmu. Czyli pasyw. Czyli nie chcę bronić tej skrzynki. Czyli ją rozwalimy. I mean, mamy dobry zestaw broni, tylko potrzebuję. O. O. No i dostaliśmy HP-ki za to, także tak działa skrzyniowy wampiryzm, musimy te skrzynki rozwalać, ale w momencie jak je, jak są zamknięte. Which is not cool if you ask me. Czy ja ciebie klucz kupiłem? Nie, kupię od ciebie klucz. Wyszedł bez kupowania kluczy, nieładnie. No, w sumie mógłbym poszukać sekretnego pokoju. Tak kusza mi się specjalnie do niczego nie przyda. Sklep wygląda jakby miał sekretny pokój. Ip. O, i klucz. Super. No, really? Tu nie widać żadnej dziury tut. What the heck? Witam z powrotem. No, no siema. No cześć. Dobra, idziemy stąd. Czyli w sumie opuszczamy to piętro z pięcioma kluczami. Not bad.
Not bad. Czyli nam no, kluczy starczy na dwie skrzynki na tym piętrze, dwie skrzynki na następnym i jedną jeszcze w piątej komorze. Także w sumie mamy. Okej. Nie poszło tak źle. O, man. Dobra. Poza faktem, że oberwałem w głupi sposób, nie jest źle. Nie lubię tego miejsca. Proszę, umrzyjcie wszyscy. A. Dobra. Musisz pamiętać, że teraz kusza ci nie wystarczy, żeby one-hitować tych gości, tylko musisz aktualnie w nich strzelić dwa razy, to jest bullshitem. Ale niech wam będzie. Dlatego kusza traci swoją użyteczność na tym piętrze. Wszystko muszę co najmniej dwa razy strzelić. Ale wystrzelam ją do końca. Zanim zmienimy broń na M10, I guess. Oh man. Wygląda na to, że cały magazynek wystrzelam na tego gościa, no ale. Dobra, dostaliśmy ślepaka, 10 dukatów albo i nawet więcej, także not bad. O, nie stać mnie. Sorry, przepraszam. Nie zauważyłem, że braknie mi dwóch dukatów. Co mógłbyś mi swoją drogą odpuścić, ty cholerny skąpcze. Żartuję. Tak. Teraz mnie stać na ten głupi klucz. Ja go kupię. Mieć więcej głupich kluczy i mam 6 głupich kluczy. Teraz mam dużo głupich kluczy. Jestem mądry, dlatego że mam dużo głupich kluczy. Proszę nie strzelajcie, goddammit. A da heck ten pokój. Już go nie lubię. Już go bardzo nie lubię. Zaraz się skończy moja amunicja do maka, więc co wtedy? Pękło różdżek? No, myślę, że tak. Ale to był głupi sposób, żeby oberwać. Okej. Wyszło tylko tragicznie. Uiii. 22 naboje w maku. To jednego przeciwnika może zabije. I gdzie jest pękruszek? Tu jest pękruszek. Zamień ich wszystkich w kurczaki. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Tam jesteś. O man. Jeszcze w to wlazłem tak bez sensu. Dobra. W sensie... Gres? Jak nie umrzemy, to będzie spok. Wiesz co? Proszę. Wydaje mi się, że pęk różdżek zadaje więcej obrażeń. Dobrze mi się wydaje. Dud, proszę się odsunąć ode mnie i nie naruszać mojej strefy osobistej. Holy moly, man! Wiesz co, przestań. Po prostu przestań. O nie! Jak ja nie lubię, jak ty to robisz. Przestań.
O nie. Oh, what? Jakim cudem ja nie oberwałem wtedy? To były jakieś szeningasy, ale nie będę narzekał. Nie będę narzekał. W sensie... Z pękiem różdżek jest ten problem, że on jest i super jako do czyszczenia pokoi, ale też jest super do zabijania bossów, bo zadaje spory damage. Także myślę, że zamiast tego będziemy rozbijaczem. Okej, broniogami nie jest złe. Myślę, że mimo to rozbijaczem będziemy czyścić pokoje. Myślę, że to jest spoko pomysł. O! I tego ja potrzebuję więcej w swoim życiu. Takie porrobum. Pop. Au. Oszczędzę sobie te pół znaczy te serduszko na później. Ej, to jest super broń do czyszczenia pokojów też. Dobra. A, to jest Gun Muncher, tak nie zauważyłem wcześniej. W sumie to dobry Muzi i Maka, bo w sumie... shiterskie bronie. Co prawda też najpewniej dostanę shiterską broń z tego, no wydaje mi się, że obie bronie są z tiru D, czyli z tego najgorszego, czyli on może mi w sumie dać tylko to, co jest w brązowych skrzynkach, ale mogę się mylić, no i się myliłem, znaczy w sumie, będę... to nie jest wysokotirowa broń, ale jest dobra. Myślę, na razie z nią zostaniemy, jeśli chodzi o czyszczenie pokojów. Ok. That's fun. No tak szczerze, to nie pamiętam tirów broni, a wiem, że z pożeraczem broni jest tak, że on może dać tylko broń z tego samego tiru. W sensie, no jeśli damy mu, powiedzmy, dwie bronie z najgorszych tirów, no to wtedy on nam też może dać tylko broń w zamian z najgorszego tiru. Ale na przykład jeśli mu damy z najgorszego i najlepszego tiru broń, no to wtedy on może całe spektrum nam dać. Czyli albo może dać najgorszą, ale może też dać najlepszą. Po prostu wszystko pomiędzy nimi może dać. A men, nie podoba mi się tu. No właśnie, i oberwałem, ale przynajmniej czeka na mnie całe serduszko, tylko nie oberwi więcej. Także gdzie jest moje całe serducho? Tu jest moje serducho. Dobra, nie pójdźmy. Tu jest. Nice. I cofnijmy się tam, gdzie byliśmy. I co tutaj mamy? Zielona skrzynka z pasywem. Nice. Albo z aktywem. Cholerka. Przynośna wieżyczka jest naprawdę dobra, ale z drugiej strony to samo jest z... wypchaną gwiazdą. No, myślę, że wypchana gwiazda będzie dla mnie lepsza. Ja potrzebuję czegoś, co wydłuża moją nietykalność, żeby móc pokonać bossy w spokoju. Okej. O, dzięki pieseł. Co prawda na razie się nie przyda. Pytanie, po co ja dalej tu zwiedzam? Po więcej dokatów? Albo ewentualnie szansę na item? O, to było fajne. Okej. Okej. No, w sumie możemy jeszcze tędy pójść, ale co mnie tam może czekać? Nic. Nic a nic. Także pójdźmy po prostu do piątej komory. Nie jest to obiecujące, że mam tylko 4 HP-ki, no ale... No ale... Mogło być gorzej. Teraz tylko przetrwajmy czwartą komorę bez dostawania głupio w papę.
i będzie spoko. Myślę, skrzynkę pocztową wykończymy, amunicję tutaj. O, shit. Okej. Jest spoko. Jeszcze żyjemy i nie mamy... Nie ma. No, o. A już się chwaliłem, jaki to dobry nie jestem, jak bardzo nie obrywam, a tu... No, tak, 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 tak mi mów. Jasne, jasne, już ci wierzę, kolego. Opaj. Okej, teraz czas na zombie. Gdzie jesteście? Jedyne, czego nie lubię w walce z zombimi, to fakt, że one się tak wolno spawnią. Okej. Pokój zadecydował, że jest skończony, także super. O, man. Okej. Teraz na broń i gami. Bronigami to całkiem, całkiem broń, jak widać. Zdaje sporo obrażeń. Mam coś gorszego ewentualnie. Ups, no tryli. Dobra, z bronigami myślę zostaniemy. Patrzcie moją... Nie mam specjalnie nawet do czego tej amunicji dać. Znaczy jasne, mogłem na skrzynkę, ale to nie jest dobra broń, jak mam być szczery. No tut. Przestań kraść moje strzały. O, man. Dobra. O, nie. Będę się tu chował niczym ostatni tchórz. A niestety... Czasami przetrwanie wymaga takich rzeczy. Żyjesz jeszcze? Myślałem, że cię zabiłem, jak mam być szczery. Myślę, że nie potrzebujemy więcej kluczy w naszym sklepie. Mamy i tak już bardzo dużo kluczy. O nie. Nie, śmierć. Jeszcze z tym gościem czerwonym go jest tak ciężko zabić, a ty jeszcze mnie śmiercią męczysz, gro. Proszę. Okej. Straciliśmy tylko jednego HP-ka, także nie jest aż tak źle. I mamy Winchestera. Winchester, masz dobrego celu, weź udział w konkursie, dostaniesz nagrodę za zniszczenie celu. Chcę spróbować. Powodzenia. Tak. Co teraz? Damn it. What now? Dobra, to było głupie, ale przynajmniej mamy czystego cela na siebie. What now? Teraz zrobimy tak. O. To było miłe, dziękuję. Co to za broń? Cewka Raidena, strzela do upadłego. Podoba mi się. Trafia wszystkich wrogów na ekranie, choćby nie wiem co. Broń powstała z myślą o naddźwiękowych myśliwcach bojowych, ale została później dostosowana do użytku przez piechurów. Na lufie widnieje inskrypcja o treści. Znajdź swoją pozycję, a wrogów nie będziesz miał wróg nie będzie miał szans. Nice!
Wypróbujmy to na jakimś pokoju. Chociaż nie wiem, czy to nie jest boss killer w takim wypadku, ale zobaczymy. Okej. Okay. Nie wydaje się zadawać sporych obrażeń, ale nie muszę nią celować, także to jest na pewno duży plus. O, dude. Przestań gonić. Please. No. Myślę, że to jest bardziej boss killer, tak szczerze powiedziawszy. Nie wiem, co o tym czuję, szefie. Nie podoba mi się to za bardzo, ale z drugiej strony nie wiem, czy będziemy mieli aktualnie większą szansę. Co mnie trafiło? I call bullshit on that? O men, o nie. O nie. Ten pokój to piekło. Oh. Ten pokój to piekło. Mój mózg przestał działać w tym pokoju. God damn it. Nawet nie osiągnęliśmy tego naszego minimum w tym odcinku. Aż przykro trochę. Niemniej dzięki wielkie za oglądanie. I zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!